16 grudnia odbyła się przedpremierowa prezentacja wydanej przez Fundację Ochrony Zabytków Mazowsza książki Marka Orzechowskiego Gawłów, czas i przestrzeń. Spotkanie było też okazją do podsumowania pierwszego etapu działalności FOZM i przebiegło w bardzo przyjaznej, przedświątecznej atmosferze. Pałac tego dnia nabrał zupełnie innego charakteru. Za sprawą Beaty Szustkiewicz i Beaty Jaros pojawiły się dekoracje nawiązujące do starych wnętrz, akcenty świąteczne i przyjemne oświetlenie. Muzycznie czas umilała Joanna Morea, znakomita jazzmenka ze swoim zespołem. Nie zabrakło poczęstunku i okazji do rozmów w niezobowiązującej atmosferze. Najważniejszy był jednak album. Marek Orzechowski opowiadał zebranym o tym, jak szukał informacji, co udało się ustalić, a co jeszcze czeka na odkrycie. Jednym z tropów, którym podąża nasz historyk, jest wizyta Fryderyka Chopina w Gawłowie. Jest bardzo możliwe, że największy polski kompozytor odwiedził gawłowską rezydencję swoich przyjaciół Pruszaków w czasie słynnych sannickich wakacji. Zarówno Sanniki, jak i Gawłów były wówczas w posiadaniu Pruszaków i mamy powody, by sądzić, że młody wówczas Fryderyk zajrzał tu na chwilę. Sprawa, jak mówi autor albumu, jest rozwojowa i na pewno będziemy nadal poszukiwać potwierdzenia. W książce możemy przyjrzeć się historii Gawłowa od średniowiecza do czasów współczesnych. Zawiera wiele zdjęć, stare mapy i pocztówki, nieznane dotychczas opowieści. A z ustaleń autora wynika, że wiele informacji, które można o Gawłowskim Pałacu znaleźć w źródłach internetowych, nie ma pokrycia w faktach. Wydanie książki wsparło finansowo wiele firm i samorządów i niedzielne spotkanie było okazją do podziękowania im za wkład w krzewienie historii regionu. Wszystkim sponsorom wręczyliśmy pamiątkowe dyplomy i specjalnie przygotowane na tę okazję monety kolekcjonerskie. Bardzo nam miło, że zaproszenie na promocję przyjęło wielu znakomitych gości, wśród których byli m.in. poseł Maciej Małecki, wicestarosta sochaczewski Tadeusz Głuchowski, burmistrz Piotr Osiecki, wójt Mirosław Orliński, przedstawiciele firm, które wspierały wydanie albumu, dyrektorzy i pracownicy zaprzyjaźnionych placówek kulturalnych, pomocowych i oświatowych, samorządowcy i wielu innych przyjaciół fundacji. Patronat medialny nad albumem objęły redakcje TVP Historia i Radia Sochaczew. Przy okazji założyciele fundacji, Agnieszka i Zbigniew Gerasikowie, przedstawili całą fundacyjną rodzinę, swoich najbliższych, zarząd i radę programową FOZM. Podsumowaliśmy też pierwsze miesiące działalności, podczas których udało się uporządkować i przygotować pod przyszłe prace park i pałac, ustalić koncepcję i program użytkowy obiektu, zorganizować kilka cieszących się dużym powodzeniem imprez plenerowych, nawiązać kontakty z placówką opiekuńczo-wychowawczą w Giżycach, zespołem szkół specjalnych w Erminowie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, szkołą podstawową w Gawłowie, samorządami i innymi partnerami. Mamy też nakreślone najważniejsze kierunki działalności na przyszłość. Wśród nich jest także nastawienie na akcje charytatywne. Książka Marka Orzechowskiego to jest coś, co powinno powstawać w każdej właściwie miejscowości. Wydaje mi się, że każda wieś czy też obiekt jakiś zabytkowy powinien mieć swoją historię, swoją monografię, więc ja jestem, czuję się fantastycznie, że takie rzeczy się dzieją. Pracując też kiedyś wcześniej z Markiem, wydaje mi się, że to jest taki kierunek, w którym fundacja również powinna iść, czyli poza robieniem rzeczy dużych, jak odbudowa tego pałacu, to powinny być również rzeczy takie mniejsze, które budują lokalną społeczność, budują tę małą ojczyznę, jaką jest ziemia sochaczewska. Jestem mieszkanką Gawłowa i strasznie się cieszę, że w końcu ten budynek zaczął żyć, a nie marnieć takie przez wiele lat. Wspaniała inicjatywa, świetne wydarzenie i przede wszystkim wspaniali ludzie, którzy zaczęli działać. To bardzo fajny pomysł z wydaniem albumu. Poprzez ten album ludzie poznają Gawłów, jego historię i wszystko, co z nim związane. No i pałac zaczyna od nowa żyć. Szanowni Państwo, drodzy gospodarze, bardzo serdecznie gratuluję i bardzo się cieszę, że kolejny fragmencik, ale jakże ważny, ziemi sochaczewskiej zaczyna wracać do świetności. Myślę, że tak jak tu jesteśmy, bo zebrało się tak nieprzypadkowe do losu, każdy wie, że to jest długa droga.
ale każda długa droga ma swój początek, musi mieć swój początek i musi mieć ludzi o wizji, gorących sercach, dużej wytrwałości, ambicji i takich, którzy potrafią do siebie przytulić w tej tacy linii. I widzimy, że właśnie w Gorchowie taka załoga, taka drużyna zebrała się. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję w moim imieniu, znaczy na kolegów samorządowców, pana burmistrza, pana starostę. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Wielkie podziękowania. Mocno trzymamy za was wśród. Marku, wielki ukłon za kolejną wspaniałą rzecz, którą zrobił Kazimierz Skarczewski. Wymieniłeś wiele utworów Kazimierza Skarczewskiego. Myślę, się, że to jest taki dalszy model w pracy. A szopra, musisz wyjąć. Staramy się. Spotkanie poprowadziła Aleksandra Skwira z Radia Sochaczew, a smaczny i piękny catering zapewniła firma Smaki Grecji. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w tworzenie niepowtarzalnego klimatu tego spotkania. Wszystkich, którzy są zainteresowani dziejami Gawłowa, zapraszamy na otwartą promocję albumu, która odbędzie się 16 lutego w Pałacu. Niebawem uruchomimy też sklep internetowy, w którym będzie można kupić nasz album oraz kolekcjonerskie srebrne i mosiężne monety.